Dzień dobry, a razem ze mną Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji, była wiceminister spraw zagranicznych, a obecnie szefowa Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry, pani ambasador. Dzień dobry. Wymiana w Rosji głównodowodzącego atakiem na Ukrainę. To oznaka chaosu, irytacji Putina, czy pani zdaniem zmiana głębszej strategii prowadzenia inwazji na Ukrainę? Ta zmiana pokazuje, że Putin stawia na tradycyjne wojsko, na długą wojnę i ewidentnie wysyła też sygnał do prywatnego wojska, które mu się tam dosyć mocno rozwinęło i dosyć ostro i arogancko szef tego wojska, Prigożyn, się wypowiada. I Putin wysyła sygnał, jednak wojuje i ma moje błogosławieństwo głównodowodzącego, zwykła, tradycyjna armia rosyjska, nawet jeżeli jest beznadziejna i popełniła masę błędów i odniosła masę porażek w ostatnich miesiącach, bo takie są fakty. Bo teraz rosyjskim atakiem, jak pani mówi, rosyjską inwazją na Ukrainę ma dowodzić osobiście szef sztabu generalnego Walerii Gierasimow. Odsunięty zostaje Siergiej Surowikin. No ale właśnie jest jeszcze szef wagnerowców Prigożyn. To znaczy, że Putin jest zniesmaczony, zdenerwowany działaniem wagnerowców na Ukrainie. Przecież przynoszą mu chociaż mały sukcesik w okolicach Bachmutu. To jest skomplikowana dla Putina sytuacja. Tak jak powiedziałam, armia ewidentnie się nie sprawdza i to miała być druga armia świata i ona od roku już prawie nie jest w stanie nie tylko pokonać Ukrainy, ale właściwie odnosić jakichkolwiek sensownych sukcesów, a wręcz podnosi porażki. I teraz jedyny jaki taki mini sukcesik odniosła ostatnio prywatna armia, prywatna firma Prigożyna, właśnie ci wagnerowcy. I ta sytuacja, w której armia Putina, czyli armia Rosji, ponosi porażki, a armia prywatna krytykuje armię państwową i walczy dużo bardziej skutecznie. Z jednej strony jest ważne dla Putina, bo ktoś walczy i ktoś jakieś sukcesy odnosi, ale z drugiej strony stwarza dla niego zagrożenia, bo jednak prywatna armia, takie państwo w państwie, takie wojsko prywatne w państwie, no jest zagrożeniem. Jest zagrożeniem także dla Putina. Myślę, że nie tyle bać, co postanowił go osadzić, pokazać mu jego miejsce i się zabezpieczyć przeciwko nadmiernej emancypacji i autonomizacji tej prywatnej armii. Ale czy pani zdaniem to także jest jakaś zmiana koncepcji wojennej, nowych celów stawianych przed armią rosyjską? Armia rosyjska walczy niezwykle, konserwatywnie to jest złe słowo, staroświecko, w efekcie bardzo nieskutecznie. Cały czas mówi się, że walczy w jakichś takich starych kolejnach jeszcze z II wojny światowej i tu żadnych zmian nie będzie, bo to przywództwo stare, nowe, które teraz zostało postawione, jest właśnie tak starosowiecko myślące, co nie znaczy, że... To jest dobra informacja dla Ukrainy. To jest dobra informacja dla Ukrainy, ale po prostu Rosjanie nie mają tam innych ludzi, innych dowódców i innej armii. Ona taka nieefektywna i zła jest, ale to nie znaczy, że ona nie może pójść do przodu i coś się nie zdarzy. Widać, że Rosjanie się zmobilizowali, że militaryzują gospodarkę, militaryzują państwo i że szykują się do ofensywy późną zimą, wczesną wiosną, ofensywy, która może wyjść z Białorusi. Właśnie o tym za chwilę porozmawiamy, bo ambasador Pełczyńska-Nałęcz zostaje z nami. Jesteśmy na stronie internetowej, w radiu internetowym RMF24 i we wszystkich kanałach społecznościowych. Pani ambasador, właśnie ten atak na Kijów z północy, to jest pani zdaniem najbliższy plan Putina? To jest plan na najbliższe miesiące? My nie wiemy dokładnie, na co to będzie atak. Czy to będzie ponowienie ataku na Kijów, czy to będzie próba odcięcia dostaw od Zachodu, czy to będzie jakaś inwazja jednak bardziej na południe wschód. Natomiast bardzo wiele wskazuje na to, że Rosjanie się do takiej kontrofersywy szykują, że zwożą wojska swoje na Białorusi, że łamią kręgosłup Łukaszence, bo on się nie chce włączyć w tę wojnę. Czyli ta próba kolejna uderzenia od północy jest nieunikniona, pani zdaniem? Ona jest na pewno planowana i są do tego przygotowania i teraz najlepszym sposobem, żeby jej zapobiec, jeżeli to jest w ogóle możliwe, no pewnych rzeczy nie wiemy, jest dozbrojenie dzisiaj Ukrainy w taki sposób, żeby Rosjanie rozumieli, że ich inwazja jest skazana na porażkę. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie gadać, ja już taki kolokwializm, ale to już naprawdę zaczyna budzić wręcz zniecierpliwienie nawet ekspertów, którzy powinni zimno na to patrzeć, tylko tę broń, taką broń przeznaczoną
przeznaczoną do ataków naziemnych, czyli właśnie czołgi, opancerzone pojazdy, broń ciężką zachodnią szybko dostarczać Ukrainie. No i teraz Leopardy mają pojechać na Ukrainę. Żeby zapobiec inwazji, a potem się ewentualnie przed nią wybronić. I o tym się mówi. Mówi się o koalicji Leopardów, znaczy koalicji państw zachodnich w dostarczaniu Leopardów. Z kolei swoje czołgi inne mówią, że już podjęli już decyzję także Brytyjczycy, tylko to się musi zdarzyć. Za długo to trwa, pani zdanie? Bardzo dużo mówienia, bardzo dużo takiego, no tak, już prawie się zgodziliśmy, no tak, już może, już tak, że już ówdzie, a czołgów jak nie ma, tak nie ma, a jeszcze Ukraińcy, którzy bardzo szybko się szkolą i bardzo szybko tę nową broń opanowują, muszą jednak te przeszkolenia przejść. Ale wyrzutnie Patriot mają być niebawem. Wozy opancerzone, to już właściwie deklaracje padły. Do tego właśnie czołgi, w tym Leopardy z Polski, choć 14 sztuk na razie, jeśli dołączą inne kraje sojuszu. Czy to oznacza, że Zachód dochodzi do takiego punktu, że Ukraina ma się nie tylko bronić, ale także atakować, by wygrać wojnę? To jest proces. Zachód zaczął od takiego punktu, jak przegra, to dajmy im broń, żeby mogli uprawiać efektywną partyzantkę. To był ten punkt na początku. Potem Zachód mówię ogólnie, Polska była tutaj zawsze w awangardzie i bardzo słusznie, ale na przykład już Stany Zjednoczone były dużo bardziej konserwatywne. Dalej było takie myślenie, dajmy im broń, żeby się efektywnie bronili, ale żeby nie zdenerwowali nadmiernie Rosjan, bo tutaj broń atomowa i może się skończyć trzecią wojną światową, więc niech powstrzymują Rosjan, ale nie zwyciężają. I teraz coraz bardziej idzie to w kierunku, że jednak tę wojnę trzeba skończyć, a skończyć można tylko przez zwycięstwo. Zwycięstwo oczywiście na terytorium Ukrainy. Nie chodzi przecież o podbicie Kremla. I takie myślenie... Choć z Kijowa płyną takie sygnały, że dopóki nie upokorzymy Rosji, dopóki nie doprowadzimy do upadku Rosji, to nie wygramy tej wojny. Oczywiście, ale też musimy odróżnić fakty i realia od narracji politycznej i mobilizującej, która jest absolutnie niezbędna w Ukrainie. To jest państwo, które prowadzi wojnę z wielkim cierpieniem społeczeństwa i wielkimi stratami. I ta bardzo mocna narracja oparta na bardzo jasnym, daleko idącym i takim satysfakcjonującym ostatecznym celu jest bardzo ważna. Ale tu jest też jeszcze jeden ważny punkt, że tak naprawdę pokój, spokój i bezpieczeństwo w tym regionie i u nas w Europie zapanuje wtedy, kiedy reżim rosyjski się skończy. W tym sensie narracja ukraińska ma sens, ale on się nie skończy w wyniku tego, że ktoś podbije Kreml, Moskwę, to jest niemożliwe. On się skończy, może skończyć w wyniku tego, że będzie porażka na Ukrainie i w efekcie nastąpi jakaś implozja reżimu w Moskwie. Ale jeśli Zachód dochodzi powoli, jak pani mówi, ale jednak dochodzi do tego punktu, że trzeba przekazywać Ukrainie także ciężki sprzęt, sprzęt pancerny, uzbrojenie ofensywne, to znaczy, że ten straszak atomowy już nie działa, już Zachód nie boi się, że może wejść do tej brutalnej gry także broń jądrowa? Ta broń jądrowa ciągle jest jak taki cień nad tą wojną. Gdyby nie broń jądrowa, gdyby nie fakt, że Rosja jest mocarstwem atomowym, to ta wojna by wyglądała zupełnie inaczej i Zachód nie miałby żadnych barier w tym, żeby po prostu dozbroić Ukrainę, zwyciężyć jednoznacznie, atakować na terytorium Rosji. Przecież ta wojna się toczy ciągle mega asymetrycznie, toczy się na terytorium Ukrainy i są takie wypady coraz częstsze ze strony wojskowych ukraińskich na teren rosyjski, ale to jest ciągle bardzo punktowe i to jest efekt tego, że jest straszak atomowy, tak, on dzisiaj jakoś mniej przemawia do wyobraźni Zachodu, to jest fakt, ale to nie jest tak, że z tyłu głowy tego nie ma i jest zrozumienie, że ta wojna na terytorium samej Rosji w Moskwie toczyć się nie może. Ona musi być zwyciężona w Ukrainie. Pani ambasadora, na czyją korzyść gra teraz czas? Bo od wielu tygodni słyszymy właściwie tylko Bachmut, Soledar, Bachmut, w tym rejonie w Donbasie toczą się zaciekłe walki, ale słyszymy tylko o tym miejscu. Na czyją korzyść gra czas? Każdy dzień przybliża Ukrainę do zwycięstwa, czy raczej Rosję do wyniszczenia Ukrainy, taką właśnie przedłużającą się wojną? To zależy, co z tym czasem jest robione i zostanie zrobione. Jeżeli ten czas, który rzeczywiście mamy do czynienia z taką wojną pozycyjną, zostanie wykorzystany przez państwa zachodnie do tego, żeby maksymalnie dzisiaj dozbroić Ukrainę, to wtedy ten czas gra dla Ukrainy, bo Ukraina będzie w stanie odeprzeć rosyjską inwazję albo wręcz odstraszyć Rosję. Równocześnie potrzebne są pieniądze dla Ukrainy i wszystkie środki, patrioty, one przecież nie służą do atakowania, one służą do zabezpieczania Ukraińców przed
atakowaniem ich infrastruktury krytycznej. Także zbudowanie takiego też parasola nad Ukrainą, żeby ona mogła się bronić przed uderzeniami rosyjskimi. A Rosjanie wykorzystują ten czas, żeby się dozbroić, przeorganizować, poborowych wyszkolić. I od czasu do czasu atakować z powietrza, uderzać w infrastrukturę krytyczną. Tak, ale to jest pewien ciągła rzecz, którą widzimy, natomiast ta trochę takie, no nie, to nie zawieszenie broni, ale taka wojna pozycyjna przez Rosjan dzisiaj jest wykorzystywana do tego, żeby się zebrać, zbudować i zaatakować jeszcze mocniej. A pani zdaniem Putin obawia się bardziej właśnie tych czołgów Leopard, systemów Patriot, dostaw broni do Ukrainy, czy bardziej kolejnych sankcji, kolejnego uderzenia gospodarczego w Rosję? Zdecydowanie obawia się bardziej dostaw militarnych, dlatego że to te dostawy militarne i realna porażka militarna jest dla jego władzy i dla jego idei fix, czyli podbicia Ukrainy, największym zagrożeniem. Natomiast sankcje, to musimy rozumieć, są takim czynnikiem pomocniczym. One są ważne, ale one nie zniszczą Rosji, one ograniczają tylko możliwość Rosji do prowadzenia wojny. Mamy dane za ostatni rok. To jest minus 4 PKB. No nie jest to katastrofa. No zważywszy, że bez wojny byłoby plus i to plus dużo, nawet może plus 7-8, więc w sumie strata jest wielka, ale nie jest to katastrofa. Spadek poziomu życia minus 2-3%. No gorzej się żyje Rosjanom, ale nie jest to katastrofa. Spadek gospodarki ukraińskiej to jest minus 50-60. No to możemy sobie porównać. No właśnie. Unia ma przygotowywać w najbliższych dniach, tygodniach kolejny, dziesiąty już pakiet sankcji. Co tam jeszcze może się znaleźć? W jaki sposób jeszcze ekonomicznie, gospodarczo można uderzyć w Rosję, żeby to było bardziej odczuwalne? Dzisiaj najważniejsze to jest uszczelnienie sankcji, które już są. Spowodowanie, żeby wszystko to, co do Rosji nie powinno trafiać, od półprzewodników po różne bardzo ważne elementy technologiczne związane z armią i zbrojeniem, żeby naprawdę nie trafiły, bo te sankcje, no powiedzmy sobie szczerze, niestety są bypassowane. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest wyegzekwowanie sankcji energetycznych, bo to głównie dochody z ropy, nawet nie z gazu, z ropy dzisiaj powodują, że rosyjska gospodarka jeszcze się trzyma i tu Unii się ostatnio udało. Wskaźniki za grudzień są dla Rosji niepokojące. Tylko wygląda to na to, pani ambasador, jakby Unia, Zachód drobiły te sankcje. Mamy dziesiąty miesiąc wojny, niedługo będzie rok od agresji, inwazji Rosji na Ukrainę. Unia przygotowuje dziesiąty pakiet. Wygląda na to, jakby nie mogła znaleźć tego środka, by celnie uderzyć gospodarczo w Rosję. To nie jest kwestia niewiedzy czy niemożności, to jest kwestia kosztów, jakie ponosi strona zachodnia, w tym my także przecież, te sankcje nakładając. I to jest próba wyważenia kosztów, jakie spadają na państwa zachodnie, państwa, które używają przecież ropy rosyjskiej, gazu rosyjskiego, w każdym razie używały, i spowodowania, żeby nasze gospodarki się nie zawaliły, żeby ta inflacja się nie nakręciła w taki sposób, że wszystkie społeczeństwa będą miały tego już serdecznie dosyć. Jesteśmy jednak państwami demokratycznymi i odczucia społeczne się tutaj liczą, a równocześnie, żeby maksymalnie narzucić koszty Rosjanom. To jest bardzo trudny proces, bezprecedensowy, i nie jest tak, ciągle w zanadrzu są sankcje atomowe, których nie użyto. Na przykład to nie jest tak, że Rosja jest całkowicie od SWIFT-u odcięta, nie jest odcięta całkowicie, nie ma ciągle sankcji wtórnych, czyli takich, które jeżeli nie przestrzegasz naszych sankcji, to dotykają nasze sankcje także ciebie. Tego ciągle nie ma. Nie ma jeszcze bardzo wielu rzeczy, ale koszty dla Zachodu tych rzeczy też byłyby ogromne. A wracając jeszcze do wyposażenia militarnego Ukrainy, czy te dostawy zapowiadane, jak pani mówi, za długo, ale jednak zapowiadane, tej broni ofensywnej, ciężkiej broni pancernej, to jest sukces polskiej dyplomacji, to jest sukces Polski? Nie, to jest... Bo tak jest sprzedawane to przez polski rząd, polskich ministrów? To jest sprzedawane przez polski rząd ze zrozumiałych względów, bo każdy rząd musi no jakby budować swoją pozycję. Polskiemu rządowi trzeba przyznać, że stoi we właściwym miejscu od samego początku w tej sprawie, popełniając pewne błędy, na przykład jak z tymi patriotami, to żeśmy powiedzieli tak, potem nie, potem no, ale tak. Ale teraz jest... trafią na Ukrainę patrioty nie dość, że amerykańskie, to jeszcze niemieckie i jeszcze trafią do Polski. Ale to nie z powodu, znaczy trafią do Polski tak, jak od początku miało być, i ten manewr, że w pewnym momencie żeśmy rezygnowali i mówili, że... On nie miał znaczenia na to, że ostatecznie na Ukrainę trafią systemy Patriot? Nie, moim zdaniem nie miał znaczenia na to. Na to miały znaczenie ataki rosyjskie i konieczność zabezpieczenia Ukraińców przed masowym terroryzmem rosyjskim. Ja bym powiedziała tak, Polska stoi we właściwym miejscu i ma swój kawałek w tym procesie, który się dzieje, ale także powiedzieć, że wszystko dzięki Polsce, ogromnie dużo, tak naprawdę największy sukces to jest sukces Ukrainy, że walczy, że się nie poddaje, że pokazuje, że jest w stanie iść do
do przodu i z tą bronią, z tej broni zrobić użytek i ma absolutnie niezłomną pozycję, czego chce i dokąd dąży. A czy pani czeka na moment, w którym Ukraina i Rosja zaczną rozmawiać o jakimś pokojowym zakończeniu wojny, czy na tym etapie jest to wciąż wykluczone? Wiadomo, że chodzi o to, żeby tej wojny nie było i żeby ona się skończyła. Kwestia jest, jak do tego końca wojny doprowadzić i na dzisiaj wygląda, że metodą na skończenie wojny jest militarne dociśnięcie Rosji. Póki Rosja nie zostanie militarnie dociśnięta, póki Rosja przecież tę wojnę zaczęła i chce ją dalej prowadzić i nie jest gotowa do żadnych rozmów, które de facto przyniosłyby pokój, bo rozmawiać sobie można, tylko te rozmowy na dzisiaj, rozmowy z Rosją nie przyniosą pokoju. Czyli nie ma bo sensu. Rosja nie jest do tego pokoju w żaden sposób gotowa. Rosja chce wojować dalej, chce podbić całą Ukrainę. Taki jest dzisiaj cel Putina. Pani ambasador, przypomnę, ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest naszym gościem. Pani ambasador, wieczorem u prezydenta Dudy w Pałacu Prezydenckim odbędzie się coroczne spotkanie z korpusem dyplomatycznym. Na tym spotkaniu nie będzie ambasadora Rosji, a także przedstawiciela Białorusi, chociaż ambasadora Białorusi w Polsce nie ma. Jest wakat. Rozumiem, że taka decyzja o niezaproszeniu Sergieja Andrzejewa pani nie dziwi. Nie dziwi mnie, to jest zrozumiałe. No trudno, żeby prezydent rozmawiał, podawał rękę dzisiaj ambasadorowi kraju, który jest agresorem i terrorystą. Natomiast oczywiście jest pytanie, dlaczego ten ambasador ciągle jeszcze w Polsce jest. Czy to nie jest utrzymywanie fikcji, skoro nie zapraszamy ambasadora Rosji, jest traktowany właściwie jak persona non grata, to po co on tu jest, po co jest utrzymywany? Czy to ma sens? Ja bym, bardzo by mi się podobała sytuacja, w której wszystkie kraje unijne i Ameryka i Stany Zjednoczone, Zachód, wycofuje swoich ambasadorów i obniża w ten sposób poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją. To się nie zdarzyło z wielu powodów. I teraz, jeżeli my wyrzucimy ambasadora rosyjskiego, to Rosjanie wyrzucą naszego ambasadora, co oznacza, że Polska w Rosji ma niższą reprezentację niż inne kraje Zachodu. I gdyby w Rosji coś się zaczęło dziać, a nie możemy tego wykluczyć, to wówczas my nie mamy ambasadora, my nie mamy informacji, my nie mamy dostępu, nie siedzimy przy stole. To nie jest sytuacja ze strony polskiej pożądana, dlatego idealnie by było wyrzucić wszystkich rosyjskich ambasadorów z Zachodu i gremialnie obniżyć poziom stosunków. Jednostronnie, jednopunktowo, jeśli zrobi to Polska, nie będzie to dla nas niestety z korzyścią. Na razie zostaje nam takie właśnie wskazywanie palcem poprzez niezapraszanie na takie spotkania. Ty jesteś zły. Tak, ale to ma swoje znaczenie symboliczne, co prawda, ale symbolika też jest ważna. A czy poza symboliką coś pani zdaniem wynika z wczorajszej wizyty prezydenta Dudy we Lwowie i spotkania z prezydentem Zełenskim? To jest kolejne już takie spotkanie i bardzo dobrze, że do takich spotkań dochodzi. Ono było wyjątkowo symboliczne we Lwowie, wspólne spotkanie na cmentarzu Łuczakowskim, na cmentarzu Orląt Lwowskich. Tak jest, dlatego że dzisiaj mamy wojnę i odsunęliśmy, i dobrze, że tak się stało, na plan dalszy trudne relacje nasze związane z trudną polsko-ukraińską historią. Ta historia nigdzie nie odeszła i ona w emocjach, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej, w emocjach społecznych jest i dlatego bardzo ważne jest pokazanie tutaj stanowiska, także symbolicznego prezydenta Zełenskiego, ale my też musimy pamiętać, że do tych rozmów o historii trzeba będzie wrócić w cywilizowany sposób i w taki sposób, które nie skłócą naszych narodów, ale nas pogodzą, tak już naprawdę powiedziałabym, na pokolenia. To jest rzecz ciągle nierozwiązana. Bo czas wojny faktycznie to jest także czas gestów. Pytanie tylko, co dalej, bo te rany po obu stronach może trochę zabliźnią się przez obecną wojnę, no ale one nie znikną. One nie znikną, ale ta wojna zmienia dużo, dlatego że Ukraińcy mają nowych bohaterów, których mogą słusznie, zasadnie czcić, a my będziemy czcić razem z nimi. W związku z tym pojawia się większa przestrzeń narracyjna i historyczna, żeby naprawdę odeszli od bandery i o banderze powiedzieli wreszcie sobie i swojemu społeczeństwu prawdę. Wreszcie łączy nas wspólne zagrożenie i wspólny naprawdę zły wróg. I to jest coś, co na tym tle jest naprawdę przestrzeń. Widać zresztą, że jest zbliżenie polityczne, militarne, ekonomiczne, ale jest zbliżenie społeczne. Ale jeszcze zamknięcia tych bolesnych spraw nie ma. Na tym, bo dzisiaj nie jest moment, żeby te trudne rozmowy prowadzić, ale trzeba wiedzieć, że trzeba będzie je poprowadzić, mądrze poprowadzić, nie zamieść pod dywan. A łatwiej trudne będzie rzeczy o tym rozmawiać po, miejmy nadzieję, myślę, nadzieję że wygranej łatwiej, wojnie. Właśnie dlatego, że Ukraińcy będą mieli, już mają nowych bohaterów i wiemy, jakie mamy wspólne zagrożenie, jeżeli się pokłócimy
kłócimy, jak bardzo to jest niebezpieczne dla nas i dla naszego regionu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, była naszym gościem. Dziękuję pięknie, pani ambasador. Dziękuję pięknie. Bardzo.